A tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie full ADWW z Grześkiem. Widzimy się w końcu po tygodniu. Wszystkie te filmy, które były teraz, były nagrane w jeden dzień. Wszystkie były nagrane cały tydzień, tak żeby ludzie nie piszcie komentarzy o jakieś rzeczy. Po prostu obejrzyjcie pierwszy odcinek, bo w miarę regularnie oglądajcie. Będzie dobrze, tak? Nie denerwujcie się. Zostawcie suba najlepiej na kanał, zostawcie ocenę. Gramy sobie nowym Warwickiem, także widzicie, na skinie całkiem ładnie wygląda. Tylko to nie jest ten najlepszy skin. Fajniejszy jest ten lodowy albo ten ognisty, ale trudno. Już taki mamy, więc pieprzyć to. Pomoc jak zwykle konieczna na tej. Także tak. Mogę w miarę tam wytłumaczyć te skille. Także co do pasywki. Trochę teraz inaczej działa, bo jeżeli macie 50% HP, to ona dopiero wtedy leczy. A jeżeli macie 25% HP, to leczy podwójnie, potrójnie za to, co. No macie na początku 12, potem leci po prostu 36, także tak to działa. W teraz działa tak, że jest full pasywnie, z tego co widzicie. Jak gościu ma 50% HP, więc widzicie, zbiłem 50% HP, to mamy attack speed. Jak zbijecie właśnie do 25% HP, to macie potrójnie, czyli macie 150% attack speeda, co jest w sumie bluj. Także kiedyś aż tyle nie było, ale po prostu inaczej to zupełnie działało. Teraz cały czas, jak ktoś ma tyle HP. E to jest zmniejszenie obrażeń, z tego co widzicie, zmniejsza nam obrażenia o 35%, co jest naprawdę strasznie silnym skillem. O dziwo tego nie zerfili. Na PB chyba było identycznie, więc aż mnie to dziwi, że taki mocny skill dali. No ale spoko. R-ka to jest, no chyba każdy już to widział. Doskok. Coś jak kiedyś, tylko po prostu to jest taki skillshot teraz, trzeba to wymierzyć. Także no. Także tylko tym się różni obecnie. Q oczywiście leczy tak jak kiedyś, ale za 30% obrażeń, które zadacie. To ma nadal skalę od AP, tak jak widzicie. I ma skalę od AD. Od AD. Nie wiem, czy wcześniej miało skalę od AD właśnie. Na pewno miało od AP i procentowe to było. Teraz po prostu 6% leczy, ale to jest już tak jakby wbudowane, nie da się tego zwiększyć. Teraz się da zwiększyć tylko za tego obrażenia takie, wiecie, nieprocentowe, więc no, taka różnica. Kiedyś E to był właśnie to co W, po prostu się zamieniły te skille. Także spoko. O właśnie, jeszcze Q możecie używać także albo uderzacie w basic attack. A gościu podejść tu. Nice. Fuck, uciekł mi. To Q działa też tak, że na przykład jak Izrael użyje swojego E, czyli odskoku, to wy możecie do niego tym doskoczyć, co jest całkiem ciekawą opcją. Tylko to mi nie wyszło obecnie, niestety. Ale zobaczcie, może mi teraz wyjdzie. Aha, flash, no okej, dobra. Wzięliśmy flasha, całkiem spoko. Aha, on tu nawet podchodzi. Tu gdzieś był ward, okej, dobra, olejmy go. Weźmy sobie to blue szybko. Tylko nie mam smite'a niestety. Ale widzicie, to mi pokazuje ścieżki różne. Tu idzie ten typek. Powinienem go zabić. Jeek. Strasznie silny jestem w WW obecnie, no, dużo lepsza postać niż to co było kiedyś. Nagrałem pożegnanie WW tamtego, także jak chcecie to sobie zobaczcie. Całkiem ciekawie nawet, tylko no, dużo słabszy był. Ten, kurde, ten jest strasznie fajny. Tym mi się naprawdę fajnie gra. Tamty to było jakieś takie, nie wiem jak to nazwać nawet. Dobrze, że jest Drake ten, bo robimy go oczywiście full ladder, mówiłem na początku filmu. Także full ladder sobie nagramy. Tego Warwicka. Ciekawe mnie jak to będzie działać. Pod AD to powinno działać dużo gorzej niż pod taki zwykły build pod tanka, bo to pod tanka się powinno grać tak jak kiedyś. No, pod tanka i pod movement speed. Trochę jak Hecarima, bo zasięg z ulta, jak widzicie, to jest teraz taki, dlatego się gra Ghosta na nim, bo się zwiększa zasięg z ulta z waszym movement speedem, także warto grać sobie tego. Jakieś właśnie movement speedy i inne gówna. Bo to sporo daje, naprawdę. Także warto to grać. Pomyślcie o tym, żeby takie coś grać. Cholera, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że się rzuciłem na czwartym levelu na tego Drake'a.
Ale mam do bardzo duży heal, także możliwe, że mi to wyjdzie. Kościu! No to mnie zlałeś. Teraz czy ja to zrobię? Powinienem zrobić. Wow, nieźle się leczę. Dobra, na czwartym levelu możecie robić Drake'a. Także całkiem silny. O nie, dobra, uciekaj. Nie ma co. Dobrze. Także na czwartym levelu Drake, niby z pomocą mewki, ale ona mało tu dosyć pomogła, widzieliście. Także no. Całkiem ciekawy ten Warwick. Dużo fajniej, że to, co było, to gówno, co było kiedyś, ten klocek taki, który, no, pytał, tylko klikał RK i koniec, nawet nie mógł dobyć do nikogo. Odbiegniemy, bo niemożliwe, że zabiją. Aha, oni tutaj gdzieś się czają. Dobra, ja wolę sobie cofnąć. Nie wiem, czy oni widzą, oni chyba widzą, że za chwilę to Blue wstaje, ale prawdopodobnie, no, który tu nie przyjdzie, jest zbyt głupie. Także spoko. Polecimy sobie full AD build, to jest mój build, który polecimy ostatecznie. Weźmiemy sobie, pod to zagramy. No, będzie całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że to będzie nawet nieźle działać. A, jeszcze możecie z W chodzić po tych ścieżkach, jak widzicie. Dzięki temu mam 445 movementa bez buta żadnego. Także, no, też całkiem fajna opcja z tymi takimi jakby ścieżkami krwi, czy jak to nazwać? Taki jakby zapach krwi w powietrzu. Całkiem ciekawe i ładnie nawet wygląda, także spoko. Okej, okay, weźmy sobie to Bloom. Bo mi jeszcze ten doktor przypomni mu się, że tutaj to ma. W ogóle pod atak speeda teraz Warwickiem dosyć słabe to jest, bo jak macie item na atak speeda, na przykład Trinity Force, to z tego macie 150% atak speeda. Jeżeli gracie z runami na atak speed, no to macie 2,5 atak speeda strasznie w łatwy sposób. Zobaczcie, ile ja będę miał atak speeda teraz. Mam jeden. Mam 1,5 atak speeda. W 8 minucie, no to jest dosyć chore. Za chwilę wam pokażę ulti. O, właśnie był zwiększony movement przed chwilę. To mogliście zauważyć, jak to działa. Nie wyszło. Halo. Pomóż, Morgana, Jezu. Muszę użyć tego ghosta chyba. Ciekawe, czy będą lecieć tu. Kurde, nie wyszedł mi ten ult, szkoda. Myślałem, że to zahaczy go i tak, no ale trudno, nic się nie stało, możemy to pieprzyć. Gramy sobie full AD, więc może to mieć w dupie, tam nie wyszło, full AD, w ogóle bez sensu to, co mówię. Wiesz, bez sensu to było. Jak twoje życie. Dobra. Zróbmy sobie ten item i chyba zbudujemy sobie Blue Tristera albo Yomu. Zobaczmy, ale chyba Blue Tristera na... albo Hydra w sumie. Hydra byłaby nawet ciekawa. Pamiętajcie, że E można użyć coś jak Ajaxa, w sensie wcześniej. Nie trzeba tego trzymać, te 2,5 chyba sekundy, no ale wiadomo, że lepiej trzymać, no bo to zmniejsza obrażenia o 35%. Wszystkie, także wiecie, no Veigar was na hita nie zabije. O cholera, nie zabije go. Chyba, że z ultem, jak miał ulta, to mi go zabił. On widzi tam, że ma to nad głową? Ciekawe mnie to. No ja cofnął ty paczek, szkoda. Szkoda, że cofnął. No ale tak nieźle. Widzicie? Lepiej to przytrzymać jak dla mnie, bo macie wtedy zmniejszone obrażenia przez 2,5 sekundy, a nie wiecie. No ten fear potem jest, więc tak naprawdę no dżungla, czyszczenie dżungli Warwickiem jest łatwa, tak samo jak była kiedyś. I dodatkowo no tu jest dużo lepszy do jakich walk i do ganków. Także jest bardziej, dużo bardziej mobilny. Czyszczenie dżungli też ma strasznie mocny, także strasznie dobry ten rework. I nawet nie patrzyłem, ile kosztuje ten WW, nie miałem jak sprawdzić, no bo go mam. Ale wydaje mi się, że tyle samo. Chyba tego nie zmienili, także spoko, kupujcie. Postać za 450, a taka OP. Dobra, weźmy sobie to i możliwe, że tu będzie szedł Nocturne. Właśnie tu idzie typ. Dobra, to już. Jezu, nie chciał mi ten to Q wejść, widzieliście to? Chyba przez to, że na nim nie miałem, tylko po prostu to trzymałem, to mi się wydaje, że muszę na nim kliknąć. The fuck? No goście, trochę ci coś popieprzyło kapeczkę.
Mogłem E użyć, bo wtedy go na pewno uratował, ale w dupę sobie, twarz, że go zabiję. Jak widzicie, na razie są nieźle razy. Pierwszy raz gram tym Warwickiem. I kurde, mocny. Oczywiście to jest brąz, także... O, 8-2 ten. Może być ciekawy, no. Powinienem Varusa zabijać. Ogólnie ten WW jest strasznie silny na ADC. Także powinienem full AD go tym jechać mocno. Maksymy sobie drugie E, bo zwiększy to odporność. Także pod tanka naprawdę by to nieźle działało. Dużo lepiej niż pod to, co ja gram, także no. Polecam pograć im pod tanka i wtedy potestować. Nagramy go takiego normalnego, ale na razie full AD, bo wiecie. Byłem ciekawy strasznie, jak to będzie działało. Czy będzie działało lepiej niż tamten WW, którego też grałem niedawno pod AD i był gównem. Znaczy Wirli był niezły, tak jak ten. Wirli na razie sobie radzi. Zobaczymy, jak będzie w lejcie, bo tamten Wirli niby też sobie radził, nie? Tylko wiecie, w late game był strasznym klocem. To jest zasięg mojego ulta, jakby co? No ja myślałem, że nie użyję tego główna. Słuchajcie, ja go złapę. No ani flash, ni. Myślałem, że flash się. Dobra, przejdę się na topa, w sensie na bota i spróbuję zabić tych dwóch typeczków. Z ghostem spróbujemy. Boże, 9 level ma ten typ? Jezus Maria. Gdzie oni są? Nice. Widzieliście, jak to Q zarąbiście działa? Jezu, jakie to jest OP! A, właśnie nie doskoczyłem. Zobaczcie, jak to się leczy. Jak macie mało HP. Ja pieprze, jakie to jest broken. Boże święty. Mega jest ta postać. Mega, naprawdę. Te dodatkowe magiczne obrażenia są strasznie duże. Aha, to działa z on-hit efektami, dlatego Trinity Force bardzo się opłaca na nim grać. No, my raczej nie zbudujemy w tym buildzie, ale bardzo się go opłaca. Także budujcie sobie Trinity Force. Ja Koritem teraz na nim. No, to działa strasznie podobnie do Hekarima obecnie. Tak jak mówili to. Chodź tu. Jezus Mary. Chyba padnę. Nie, dobra. On się chyba zresetuje, nie? Dobra. Trzeba to zrobić. A trzeba było to zrobić, tak? Trzeba było to zrobić. Hydrę chciałem sobie polecieć. Czekajcie, zbudujmy sobie ten item do końca. Zbudujmy sobie budkę. Chyba mobili. Czekajcie, nie, dobra. Trójki sobie zbudujemy. I zbudujmy sobie tą hydrę. Będzie chyba nawet ciekawie nam. Nawet działać, tak mi się wydaje. I potem polecimy sobie Yomu, żeby mieć większe movement speedy. O, polecimy sobie potem, akurat mamy do wykorzystania. Dużo szybciej zbadzę się wypieprzym. Właśnie tak myślę, trójki raczej się opłaca albo Ninja Tabi, albo Merkurki. Ale jak już macie, to czemu nie? Elo, gdzie mi tutaj będziesz to brać, szmata? No a ten item, w sensie Trinity wystarczający item na attack speeda. Zobaczcie, ile ja mam attack speeda już. Jakbym miał Trinity, miałbym, nie wiem, dwa attack speeda teraz chyba, to mi się wydaje. Runy na attack speeda jeszcze, bo tutaj akurat nie ma, ale warto grać te runy na attack speeda na tym WW. I wtedy już w ogóle mija rzeczywiście wszystko. Ten Varus, o właśnie spróbujemy Varusa pojechać. Jak myślę, z ulta, czy go zjechać od razu? No, nice. Widzieliście? Gościu 12-3 był. Elo. Kurde, mocne to. Ale bardzo mi dużo zadał. No, pod tanka prawdopodobnie bym go zabił tak samo szybko. Może trochę wolniej, ale no też szybko. No zobaczcie, ja nie mam praktycznie itemów jeszcze. A by mi też nic nie zadał, także no. 45% rezistów mam. To jest bardzo dużo, Boże.
Właśnie combo, jak robicie ulti z E, całkiem ciekawe combo. Powalicie ulti, łapiecie gościa i potem leci E. Gościa wyłączacie z walki na tak długo, że to jest w ogóle chore. Też ciekawe. Ogólnie fajniejszy ten Warwick. Można sobie pomyśleć jakieś te, a nie. Pomocy! Ja pieprzę, dobra, umarłem. A nie, dobra. Oleś ich. Łatwo. Gdzie oni będą szli? O Jezu. Co? Szybkie to było. Nie wiem, że ja tego nie przegram, przez to, że nas tak gnoją mocno. Co, gościu? Co żeś mi zrobił? Elo, typie. O kurde, ten jak ja mam momenty, goni mnie. Goni mnie pieprzony. Chyba mnie zabije. O fuck. O yes! Ją mu mnie zabiło. Ja mam buta nie miał, aż dziwne. Duże miał momenty dosyć. Nie no, ale złapała mnie ta szmata w sumie, przez co padłem. Dobra, nic się nie stało tak naprawdę. 7-2, jest nieźle. Strasznie mocne, to 1 na 1, bardzo silne. W teamfightie full AD, no co jest silne w teamfightie full AD, no? Warwick średnio, no ale i tak nieźle. Mogłeś tego... O kurde, gościu, 8-3. Zabij go, błagam cię. Nice. Przecież, Boże, MF-ka, miałeś ich tam wszystkich do zabicia, spokojnie. Jaki to ma zasięg? No lud, myślałem, że większy ma zasięg. To. Nice. Powinienem ich już wykrywać. O, już ich wykrywam. Dziwne. Nie wygrywa ich. Widzicie? Ma 300. Mam 390 momenta. Co jest? A pokazuje mi drogę. O, już. LOL? Można przeskoczyć... Tą R-ką można przeskoczyć stuna Veigara. Ciekawe. Kurde, jak flash. No, jeżeli lecicie, to jesteście odporni na wszystko. Właśnie... Całkiem dobre, nie wiem jak było, nie, wcześniej po prostu się tak pojawialiście, teraz leci, ale całkiem ciekawe, bo nic wam nie mogą zrobić, jakimś tym, dopiero jak jesteście już bici w typka, to wtedy, ale kto ma małe cooldowny. Nie wiem czy polecimy ten build co tam jest, co tu jest, w ogóle pytacie się mnie, jak zrobić takie coś, wchodzicie w starym kliencie, w item sets, jest taka opcja i tam klikacie. O Jezus Mary, nie zabiję, nie zabiję, kurde, nie zabiję. Klikacie item sets i tam jest takie coś, no po prostu tam sobie ustawiacie, no. Nic więcej dodania. Nice, to było niezłe. Błagam pomocy! O nie! Chciałem, że będzie ultował. Mam jeszcze ghosta? Ja już nie mam. Kurde, jakie to jest OP! Zone-shotowałem Veigara. Ja pieprzę! O Jezu! Silne to. Kurde, silniejsze niż było, dużo. No, fajny ten rework, bardzo mi się podoba. No buu, elo. Gdzie się dobry ten rework. Nie napieprzaj tą... Nie napieprzaj tak tą łopatą, czy co to jest? Jakbyś nie wyskoczył? No ma ulti zupełnie inne. I Q, pod Q ma też doskok. To pod W nie masz poku? Nie ma tego? Nie masz to już? W sensie przytrzymanie? Pod R-ką miał. Teraz też ma, tylko że to jest skillshot. A nie, że po prostu klikasz na ludziku. Ale trudniej jest trochę. Znaczy niby trudniej, ale z movement speedem to się zwiększa i da się skoczyć na pół mapy. Ale to tylko wiesz, jak tam się zrobił team specjalny pod to.
A da się jakoś tam, nie wiem, na oślep na przykład przez ścianę? Tak, no da się właśnie, to jest, da się uciekać tym też. Dobra. No i to ma strasznie mały cooldown, czyli jest opewluj. Nie muszę gdzieś typa, można przykład przez ścianę rzucić. No, no, no. Da się przez ściankę napieprzeć. Strasznie dobre. No dużo silniejszy ten był. Pod kół też ma? Tu się ma leczenie? Pod kół ma, tylko że inne niż kiedyś. Da się albo doskoczyć, albo uderzyć, tak wiesz. Takie wzmocnienia auto atak. W jaki sposób to się wybiera? Jak przytrzymasz kół, to doskakuje. Jakie te mechaniki teraz wprowadzają w lolu. Ale strasznie to jest silne, Jezus Mary. Mega ten był. Dużo bardziej mi się podoba. Już nie jest taki stary, taki klocek. Pieprzony. Kościu, nie kradnij mi tej farmy, Jezu. Cofnijmy sobie po... Nie, po jobu. Wezmę sobie tej... O, bo nie, czekajcie, zabiję tego Veigara. O, tu idzie, idealnie. Aha, tu nie idzie. Nie ucieknie temu typkowi. Jak spłynął. Ja dostał 3 te. Q, moje Q, Veigara i Morgany. Znaczy Veigara, Mastera. To po prostu zniknął. Dobra, weźmy sobie to. Tak myślę, czy podkryta polecieć tym. Kurde, nie wiem. Na razie zbudujmy tak. Myślę, czy podkryta tym pójść. No tak średni powiedz. Jakbym poleciał w sumie pod... Pod to i pod co jeszcze. Nie mam za bardzo i temu. Co jest fajnie? A, zabiła typka. 1,60 attack speeda, 0 itemów na attack speeda, nawet w runach nie mam. Ja pierwszy. Silne w luj. Oni wygrywają foregami z nami, dziwne. Ten da, bo ten ma 13,7. Jezu, on miał 12,2? Coś takiego. Ja pierwszy. Teraz da się teoretycznie zrobić coś takiego. Aha, kurde, chciałem wam pokazać. A tu pokażę. Możliwe, że wyjdzie. Czekajcie, postawię Warda. Teoretycznie da się skakać tym bubu przez ściany, ale czy to wyjdzie? A nie, musicie być w takim... No to chyba do golemów by się doskoczyło. Czekajcie, zobaczymy. Za ile one się zrespią. I spróbujemy na nie wskoczyć. Chciałem wskoczyć na te golemy. Zobaczcie, czy to działa. O, o, typeczku, proszę mi minąć. Patrzcie na to. Co? Nie była. Jezu, jak ja zwiążyłem tego Warusa, że to jest jak Rengar. Ludzie, jak jest OP. 2400. No także ADC w 7 sezonie. To właśnie widzieliście, a to było ADC w 7 sezonie. Jezu, ja biję 800 z tego ulta. Ja pieprzę. I 100% się z tego leczę. Jezus Maria, jak to jest chore. No, OP, OP. Silniejszy dużo niż był kiedyś. No, ale o to chodzi w tym, w sumie w reworku, żeby odświeżyć postać, a że przy okazji wyszła dużo silniejsza niż była. No to już tam inna sprawa. To będzie drugi infernal? Tak, dobra. A, oni wzięli, a tak, wzięli Drake'a jednego. On chyba będzie pushował, to mi się wydaje. Spróbujemy go zabić. Tak, puszuję. Dobra, mamy już ulti, bo jest cooldown 50 sekund, a ja mam 20%, skąd? To mi daje 10, a i ten daje 10, okej. Bo 14 level to. Many nie ma, powinienem go zabić. Dobre ulti. Kurde, jak szybciej zabiłem niż mi się wydawało, ale widzicie, no. Z Trinity bym go zabił jeszcze szybciej. Całkiem ciekawy niby build, ale no nie polecam raczej na zwykłą grę. To jest taki, bardzo ryzykujecie. No wpadniecie w teamfight, jak ja w poprzednim. Zabiłem prawie Veigara, no ale dostałem jednego CCK i koniec. Dlatego no nie polecam zaraz tego buildu. Lepiej pójść pod bezpieczny, jeżeli gracie... Jeżeli bronz czy tam silver to wasza dywizja. Nie opłaca się takim buildem grać. Tak jak ja grał u siebie takim buildem. Bez sensu, bez sensu.
72 sekundy to ma dosyć dużo. Myślałem, że mniej. To na trzecim to ma 50 sekund. A to nie czy wiem. Tu chyba mają wardę, mi się wydaje. Szkoda, że nie mam tego, ale ją mu. Fuck! A, na mnie nie przy... A, nie, jest na mnie. O Jezus, cały ich team wypie... What? Czy to będzie koniec? Czy ta gra się za chwilę skończy? Jaki Witor wezmą? No powinni wziąć teoretycznie. No bo Panteon raczej nie obroni. Jaki heal, no ludzie. 2.13 atak speeda. Patrzcie to, 1.30. 2. Na Trinity 2.5 bym miał spokojnie. W 20 minucie. Jakie to jest chore, ja pierwsze. I leczy się dodatkowo za setkę przy okazji, wiecie. Fajne nawet. Strasz, kurde, cały czas mówię, że strasznie fajna ta postać, no ale ona jest strasznie fajna. No nie da się tu nic więcej powiedzieć. Barona bym spokojnie już zrobił. Czekajcie, cofnę się zaraz, kupię sobie... na Reda prawdopodobnie będzie ktoś szedł. Ale teraz próbujemy go jakoś tam fajniej zabić. 49 sekund cooldownu, Jezus Maria. Czy ktoś będzie szedł, czy nie? 380 AD, całkiem sporo. Szkoda, że nie ma okulta. Jezus Maria. Co? Panteon dał zabić tego typka. No ale fajnie. O kurde. MFK też ładnie. Dajcie to. To mi chyba... A, mam, jest, mam 450 AD. Ja mam jakąś pasywkę za AD, czy co? To będzie jeszcze jeden infernal? Nie, szkoda. Nie ma tu żadnej pasywki w AD, czy coś takiego. Nic nie ma. Czekajcie w ogóle. A, dobrze. Oby to się dobrze nagrywało. Ten dźwięk trochę za głośny jest niby. Teraz patrzę. Ale nie no, wszystko mam cicho tutaj, więc nie wiem czemu. A, zostawię już tak jak było. Pieprzyć to. Weźmy sobie tego QSS-a. O kur, QSS będzie nieźle wziął. Słuchajcie, QSS, no. Za dużo itemów tu dałem chyba. No tak, bo ten item, więc przydał i ten miał. No, wiecie co, ja bym sobie zrobił Trinity zamiast tego budkę na ostatni item. Jeżeli ta gra potrwa jeszcze te 15 minut chociaż. Jeżeli nie, no to no nie wiem, czy zrobię więcej AD, ale 450 AD, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Cała wola tych koronat. Nie, no tak naprawdę, no Trinity, pierwszy item, może zaraz po tym po dżungli. Ten na dżunglę na HP zbudujcie, według mnie. Spróbujemy sobie ograć go jakoś pod zwykły build. No ale no to nie, to już nie jestem sam, co kiedyś tam Rainet King i ten pod atak speeda i w ogóle. Spróbuję go zabić. Jezus Maria, jakie to jest OP. Ja pieprzę. Elo, elo. Nie, 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 proszę nie. Proszę, proszę nie. Co? Jezu, jakie to jest silne. Grzesiu, jakie to jest silne. Co? Dobre. Nowa ten, nowy awatar kanału. No tak. Ludzie teraz tak myślą w komentarzach napisać Loki Avatar, a się nie dowiedzą. Chcecie się dowiedzieć? Zostawcie pieniążki na Patronite, tam się wszyscy wcześniej dowiadują. Jak będzie 10 tysięcy na nowy komputer dla Bartka, to pomyślimy. Backdoor, jaki backdoor, ludzie. Idę Barona zrobić. Powinienem go zrobić na solo, z tym buildem. Z takim buildem teoretycznie każdy zrobicie Barona na solo. No, przydałby się jeszcze attack speed, ale tu mamy attack speed, więc no, nie potrzebny nic więcej.
Jeden item na tak speeda na tym czempionie to już jest wystarczająco dużo. Naprawdę. Jest tak silne, że więcej nie potrzeba. Zabili? Se. Oluj. Nice. Gdzie ten pan, gdzie ten master idzie? Ja nie chcę, żeby on mi się wpieprzył na barona. On tam pójdzie, dobra. To próbujemy. To nie daje już tak speeda pasywnie, w sensie aktywnie. Dlatego nie używamy tego. Nawet nieźle, to i tak już kroi. Ciężko będzie zbić sobie HP do takiego poziomu, żeby mieć tego attack speeda tak naprawdę. Teoretycznie powinienem to zrobić na solo. O, wszedł mi to, wlazł. A, racja, przecież to. Zapomniałem, że to było od poziomu przeciwnika. Jezu, jak zmieni. 2,40 atak. Jezu, jak to na chillku zrobiło barona. Jakie to jest chore. Jest silne. Jest... Nie wiem, co ja mam o tym powiedzieć. To jest tak silne, że. Nie wiem. No popieprzone to jest, no i tyle. Jezus, miałem 2,40 atak speeda postacią, która ma 500 AD, no to... 500 AD? Mam 500 AD człowieku i 2,40 atak speeda bez itemów na atak speeda. Taki jest NWR. Ja nawet w runach nie mam atak speeda. No i zwykle rita do wyrbala wszystkiego. A, to było dobre. Co?! Jezu! Co to było, Boże?! Ja pieprzę, jak... Jakbym trafił tym ultem na początku, to bym tu zaliczył kwadrę. Ja rozumiem, gram pierwszy raz z tym, więc wiem, że będą komentarze, że mam zeza. No ale trudno, mam zeza po prostu. Kurde, ale no... To zadaje 1000 obrażeń. Ponad, Jezus Maria, 1200 prawie. Jakie to jest silne, ale... No, nie wiem. Nie dali takiego czempiona do gry, co teraz zrobicie? No nic, no, może się zesrać po prostu. To jest lepszy niż Veigar. To jest lepszy niż cokolwiek. Jezu, to jest jak Rengar, tylko że nie potrzebuje krzaków. To jest jak asasyn, no tank, nie wiem. W dupę, to jest tak silne. Jakbym miał ten item, to bym też ich zrobił, bo to z QSS by mi tu dużo dał. 531, okej. Okay. Zamiast budka polecimy sobie to Trinity Force'a. No, byłoby fajnie. Miał 550 AD. A, dopiero 35 minuta. Kurde, 35 minuta już 20 fragów. Nice. Ten master. Ten build. Grajcie tak. Polecam. Weźmy sobie to. Czemu jak po 700 uderza? Przez ten efekt? Tak, 500. Ja nie wiem. W ogóle, o cholera, Hydra wchodzi przy Q. A, ciekawe. Nie wiedziałem, że Hydra wchodzi przy Q. A to jest całkiem ciekawy efekt. Kurde, jestem tu we dwójkę. To ulti! To ulti! Ja ich przeskoczyłem, ludzie. Ten jaki mu firę dał. Za wcześnie użyłem QSS-a. Te ulti moje, no nie są popisane w tej grze, no są gówniane, ale trudno. Ta postać jest tak mocna, że ja nawet ultem nie potrzebuję trafić. Aha, u nas przeżyła tylko MF-ka, która przecież teraz weźmie im i chyba i skończy grę tym się.
Tak mi się wydaje, czy tak mówię? Nie, ona weźmie tylko inhibitory, oba. O Jezus Maria, trzy są odkryte, nawet nie widziałem. No, te ulty moje to nie jest popisy, ach, to jest gówno, a trudno. Weźmie chyba trzy, ten Warus jest dużo słabszy od niej. 17-13 ma niby. Ale coś słabiutki ten Warus, bardzo. End run, no! Mocno, bardzo. No kurde, no nawet full AD. Tamten Warwick w tej minucie już w ogóle nie działał. Nie, no, nie dało się po prostu podejść do nikogo. Ten jest tak mobilny, że ja pieprzę, ale jaki miałem zasięg z tego ulta. Ja zostałem chyba od któregoś z nich movementy. A nie, dobra, teraz mam tego. Homeguardy, to mam ogromny zasięg. Czekajcie, zapieprzyłby kogoś u nich, tak na solo. Żeby sprawdzić, jak ten ult wypieprzy obrażenia. Spróbujmy to zrobić, tylko nie ma za bardzo w kogo. Bo oni łażą wszyscy w kupie. O, ja pieprzę. O nie! Zabije mnie! Ha! Nie zabiją go! Ja myślałem, że go zabiję tym ultem. Chciałem, wiecie, taki disrespect, a po prostu takie gówno. No ale... To takie pokazanie postaci, tak? Dlatego lecimy od razu full AD. Dobry pomysł. Zbuduj mi to trinity, tylko czekajcie, może lepiej zróbmy sobie tak, że poczekamy na to. 2700, to 1000 golda muszę dozbierać, tak? Tak. No, to malutko. Padnie. Ha! Nice. U, niezłe. 5 za 3, a ja nikogo nie zabiłem. No, kurde. Zabiję tego gościa, jak wstanę od razu. Ogólnie Nocturne też ostatnio był, chyba pierwszy raz na kanale. Całkiem silna postać, no, na bronzie bardzo silna. Normalnie, no, tak. Tylko przeciętne. Warto tego tureta wziąć. Za. No. Za turety nexusowe. Jasne. O, kurde, jak go wykrywa? Co jest? On tu gdzieś jest? Aha, dobra, już cofnę, tak? Tak, cofnął. No nie, tu jest. Nice! Jezus Maria! Przecież jak tym ultem traficie, to no, no nikim nie przeżyje się. Jeszcze jak się smite'a użyje, który zwiększa obrażenia, daje true. Czekajcie, to... Aha, daje, tylko to zmienili ten opis, że jest tam na dole, to no, ciekawe. Czekajcie, ja mam... stać mnie na to? Nie. Myślałem, że mnie już na to stać, ale nadal mnie nie stać, okej. Okay. Master bardzo ładna wita. Co w dupę? Za 1000 uderzyłem z tego? Nie, jakiś buł. Cofnijmy sobie szybko, bo to Trinity. Z tym Trinity naprawdę ładnie będzie to działało. No bo te trzy efekty all hit, to pierwszy wejdzie ten wzmocniony. O kurde, 560 AD bez spotka. Spotkiem i baronem spokojnie 650? Nie wiem, czy będziesz. Z tym Drake'em 650 to spokojnie. Aha, Master mi wziął tego. Nie, nie wziął. Ludzie, nie! Ja chcę to wziąć. Elo, ugryzione. Tego mi zabił. O kurde, jak ja bym go zabił. Nie, błagam, nie. Co? Za tyle mnie uderzył? Sporo.
Oluju. Tak myślę. Gdzie oni są? Co nie puszują? Kurde, ja myślałem, że tam lepiej wyjdzie. Jezu, jakie to jest broke. 600 AD, okej. Okay. Weźmy sobie szybciutko tego Drake'a. Małby to spuszują, tam są duże. O. Jeżeli Panteon zostanie na topie, spokojnie. Spokojne. No już Morgana wstała. Za tym. ...55% obrażeń sobie zmniejszy. O, za 3 mili będę miał tak speeda. 2,5. Bez run. Bez tego. Bez itemów. A nie, może poczekajcie, bo ja mam to. Zapomniałem. A już chciałem flamić Riot. No trudno. 684 AD mam? Jezus Maria, miałem. O Boże, prawie 700 AD. Dużo. Że się mam prawie 700 AD. Chyba się tyle było. Miałem Mastera chyba 780, ale on ma pasywkę, czy tam 25% ma AD więcej. Ale innym czempionem nie miałem nigdy aż tyle. 700 AD? Jezu. Jak ty masz bit? Full AD, tylko Trinity dałem. Jakbym zamiast Trinity dał, to miał 700. No. Ale po prostu on dwa infernale, one dają 16% więcej AD. Barona, który daje AD. O Jezu, złego tego złapałem. Ujo! QS nie użyłem. Ja pieprze! I to było słabe! Plasmi Nocturne pod ulti. Chciałem zultować Warusa. I potem bym zabił Veigara od razu. Ostatecznie zagrałem. To było słabe. Ale trudno. Podcast sobie wznowię. Pamiętajcie, żeby kupować sobie podka, jak leżycie w grobie, bo czas, który leżycie w grobie, jest dodawany do czasu działania podka. Czyli na przykład jak leżycie w grobie jeszcze 30 sekund, to on zamiast trwać 3 minuty trwa 3.30. Także no, opłaca się. Morgana się wypieprzyła, nie? O kurde, oni nas skończą teraz? Niemożliwe. O ja pieprzę, skończą nas. O ja pieprzy, najlepsza gierka na świecie. Przepieprzyłem to. 700 AD. 700 AD, no. Jeden teamfight, no to jest lol. Tyle, jeżeli się podoba, stawcie ocenę, stawcie suba. Full AD Warwick działa całkiem nieźle, jeżeli gracie z głową, a nie chcecie się popisać na YouTube'a jak śmieć. Mniej więcej. Tyle. Na razie.